Cześć kochani, przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym testem na żywo. Tym razem będzie to tuż do rzęs, tuż i brosze Sexy Pulp. Stwierdziłam, że tak Wam zachwalam ten tusz, tak go po prostu wielbię, kocham, że stwierdziłam, że Wam pokażę w końcu, co on naprawdę takiego robi z moimi rzęsami, że ja go tak bardzo, bardzo lubię. Także zacznę. Ja mam kolorek czarny i zaraz się do Was przybliżę i Wam pokażę. Okej, także zaczynamy. I nakładam pierwszą warstwę. Jak widzicie, szczoteczka jest dość gruba, ja takie właśnie lubię. I nakładam pierwszą warstwę. Ten tusz niesamowicie wydłuża, rozdziela, pogrubia. On ogólnie jest pogrubiający, ale bym go właśnie nazwała takie kilka w jednym, powiedzmy, że wydłuża, pogrubia, rozdziela, pięknie rozczesuje. No, tusz marzenie, jak dla mnie. Okej, to jest jedna warstwa. Efekt jest taki, możecie zauważyć. To oko jest od razu otwarte. Rzęsy są długaśne, no te nie do końca. Ja ogólnie nie mogę narzekać na moje rzęsy, bo mam je dość długie. Natomiast uwielbiam już takie, wiecie, do nieba. Z boczku to wygląda tak, także tak to się prezentuje przy pierwszej warstwie. Nakładam drugą warstwę na drugie oczko i już do Was wracam. Okej, nakładam teraz drugą warstwę. Okej, tak się to prezentuje przy dwóch warstwach. Okej, więc oczy zrobione. Mi się ten efekt bardzo podoba. Jeszcze popatrzę Wam troszkę w górę, tak na boczek, o i tak, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak to wygląda. Ja bardzo lubię ten tusz. Ja mam, jak wiedzieliście, mam nałożone dwie warstwy. To bardzo często nakładam i trzecią, i czwartą, bo ja lubię mieć bardzo długie, absolutnie mi nie przeszkadza efekt takich trochę sklejonych rzęs. No mi się to również podoba. Także co, także to był taki szybki teścik. Jeżeli co jeszcze o tym tuszu. Ten tusz się utrzymuje w takim stanie jak teraz, czyli podkręcone rzęsy utrzymują się naprawdę cały dzień, od rana do nocy i w ogóle. Także one nie stracą jakby kształtu tego takiego wywinięcia, podkręcenia. Nie osypuje się nam na policzki. No jedynie niektóre kosmetyki nie radzą sobie ze zmyciem go, ale naprawdę myślę, że możemy to wypatrzeć za efekt, jaki robi. Także co, także kochani, ja się będę z Wami żegnała powoli. Dajcie znać, czy podobają Wam się testy na żywo i co sądzicie o tym tuszu, bo ja go naprawdę, naprawdę normalnie kocham. Także co, także miłego dnia i do zobaczenia, kochani. Pa, pa!